Jeśli jest człowiekiem, który od dawna szuka Boga, który od dawna szuka Jezusa, bo ty jesteś człowiekiem, który nie ma pewności zbawienia. Może jesteś człowiekiem, który widzi, że religia, w której jest, jest martwa. Nie widzisz życia w rytuałach, w modlitwach. Twoje życie się nie zmienia. Chcę ci powiedzieć, że jedyną drogą do nieba i jedyną pewność zbawienia może dać ci tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Może dać ci tylko wiara i twoja decyzja, że wierzysz, że Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu umarł za twoje grzechy raz na zawsze. Pokonał diabła, spłacił swój dług swoją świętą krwią. To się wykonało i krzyż jest pusty. Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Słyszałeś może o tym często w kościele, ale nigdy ten Jezus nie był dla ciebie realny. Chcę ci powiedzieć, że ten, o którym słyszałeś w kościele katolickim, to nie ten Jezus. Jezus nie jest postacią religijną. Jezus nigdy nie był religijny. Chcę ci powiedzieć, że krzyż jest pusty i grób jest pusty. Jeżeli dzisiaj chwycisz to swoim sercem, zawołasz z głębi swojego serca, tak jak ja kiedyś zrobiłam, bo też byłam bardzo religijną osobą i myślałam, że pośrednicy, dobre uczynki i święta, odmawianie różańcy zapewni mi zbawienie. Chcę ci powiedzieć, że to diabelskie kłamstwo. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj możesz poznać Jezusa Chrystusa osobiście. Dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia. To proste. Uwierz w swoim sercu i wyznaj ustami, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, że wierzysz, że to On poniósł należną tobie karę, zmazał swoją świętą krwią twoje grzechy. Powtórzę, raz na zawsze to się wykonało, a dalej On zmartwychwstał. Jeżeli w to dzisiaj uwierzysz, jeżeli dzisiaj uwierzysz w tą pełną Ewangelię, uwierzysz w pusty krzyż i w pusty grób, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Mówię ci to jako osoba, która ma pewność zbawienia, która wie, że idzie do nieba. I chcę ci powiedzieć, że niebo jest realne, że Bóg jest realny, że Jezus jest realny i dzisiaj dostępny dla ciebie. Dzisiaj w swoim domu zawołaj do Jezusa. Zapewniam cię, że jeżeli zrobisz to szczerze, z głębi swego serca, wypełni cię Duch Święty i będziesz miał pewność, że znasz realnie Jezusa Chrystusa. Będziesz miał pewność zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Zawołaj do Jezusa. A jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to możesz skontaktować się ze mną. Nazywam się Katarzyna Grodzka. Znajdziesz mój numer w internecie. Mogę się o ciebie modlić. Mogę pomóc ci znaleźć żywego Jezusa Chrystusa. Amen.